serdecznie! Znacie już te nasze słynne strzałki maczone w kuraże, ale tym razem to już będzie ich ostatnia droga, ponieważ strzelanie ze śrutów w mieszkaniu jest trochę średnio bezpieczne, więc wyślemy te strzałki w kosmos. Do tamtej tarczy. Tak jest! To jest śmieć. Mamy niebieskie i powiedzmy czerwone strzałki. Aha. Moje są niebieskie. 9 strzałek i czerwonych jest 9. Mogliśmy 10, ale sobie po jednym strzale wykonaliśmy. A mówię, one tylko raz. To są jednorazowe. Tarcze mamy, widzicie tarczę elegancką. I po prostu trafiamy, ja zaczynam, bo jestem pierwszy. Trafię powiedzmy w trójkę, zapisuję sobie 3, później tutaj będzie ostatni wynik końcowy. Tak razem zliczone wszystko. Tylko kto pierwszy zaczyna. Właśnie, dobra, to zrobimy losowanie. Trzeba muszę taktykę umyślić. Tata zaczyna. Dobrze, bo dobrze, dobrze, bo i... Chociaż... Aha. Aha, i ten co nie strzela musi tutaj... Pykałaczka. Ja pierniczek, taki problem zawsze będzie. 9. 9. Mazak masz na tablicy. Dobra, ja strzelam. 9. Ej, czemu jest ten? Zasypiony był ten, nie widziałem. 9? 9. Ja! Linia liczy się do... Linia do pola. Tak. Czyli do tego środkowego pola. Czyli remis na razie po 9. Dobra. Nagrałeś kamerko? 10? No jakby. Chyba 8, tak? No, zeszło mi. Zaczęłam do góry poleciała. Trzeba dłużej mierzyć. Zaczęły mi się ręce trząść. O! 4! Nie, 7! 7! Ale tak patrzę, czy nie dotykam linii, no. Aha, dobra, nie dotykam. Nie. Nie, nie dotykam, już z kilometrów będzie. Gdzie jest? Chyba to jest 9, no. 8. No linia nie jest? No gdzie? Do linii nie widzę. 2 mm. Dobra, 8. A, jednym przegrywam. Kurde ty, a może będziemy wyciągać je? 9? Tak. Kurde mać! 8. Ale gówno. Cały czas o jeden mniej, chociaż nie. 9? O kurde, 9. Wow. Rzeczywiście ty. Ale masz 8. 9. 9? Tak. Linia. O Jezus! Ty! Co się stało? Złamała się w czasie lotu. I teraz tylko znaleźć... No właśnie, i teraz... To będzie czubek, czy to będzie czubek? To będzie czubek. O, no tak, no to jest... Czyli 9. Ty! Albo 9, albo 8! No bo tu nie ma czubka, więc... No, ale... Leciało się! Ujo. No jest czubek, dobra. Dobra, niech on może zostanie. 9? Ej, dziwne to było. Jo, nie mogę wyciągnąć. Dobra, 8,5. Nie no, 9 by. No ty! Leciało na 8, złamało się w czasie lotu i wskręciło. No dobrze, ale czubek jest w 9. Leciało w 8, złamało się w czasie lotu i wleciało w 9. Nie liczy się, 8,5. W życiu, ponieważ wszystkie, zresztą tam masz, pomalowane końcówki są od tyłu. Więc no dobra, wiem, że to był czubek. No. Czubek pod takim kątem. Strzelałeś stąd? Zobacz. Strzelałeś stąd? Bo pod takim kątem jest bite? Nieważne. Ważne, no. Ja strzelam. 8,5. Pan mu kulkę niesie. A, wyszła. Ja się kłócę. Bo tam był sęk i się na sęku złapała. Trzeba było sobie lepsze strzałki zrobić. No dobra, daj 8,5. Niech mu będzie. 8,5. Wow. 10! Linia, linia. Nie no, dziesiątka jest. Jest! 10! Nawet nie dotyka linii. Ach! Linia? Ty. Czekaj, czekaj.
No jest linia. Mówiłem, to krzywo strzela 8. No jak byk. Kurde, nie, tak nie może być. Dobra, 8. 10. Tym razem nie ma już nawet o czym dyskutować. No nie, to jest naprawdę niemożliwe, ty. No 8 tego. Kurde, mać. Dwóch zdań. Co tu się dzieje? Moje wszystkie są takie pod kątem. Chciałem zakończyć to 10, ale... 8. Kurde, jak nie za nisko, to za wysoko. A teraz bierzemy kalkulator i... 76. 81,5. No ty, raczej 5,5 wygrałeś, 5,5. Ale wygrałem! A więc dzisiejszą konkurencję wygrywa Tata! O, dawno nie miałem tej ręki w górze. No, dobrze, Tata zasłużył. Więc! Ale z tym sprzętem to raczej ja tam chyba nie ma żadną szans. No. Ale myślę, że jeszcze parę razy się pojawi konkurencji z wiatróweczką. Tak, o właśnie. Do ilu łapeczek dla taty? Bo tata pierwszy raz wygrał od paru miesięcy. Ile chcesz łapek w nagrodę? A ze 2000. 2000 łapek dla taty w nagrodę. I tak. Subik, łapka i komentarz bardzo mile widziane. Topa! Juh!